Siema, witam. Wystartował w końcu Dungeonborn w Early Accessie. A gierka jest darmowa. Jest praktycznie cały content jest za darmo. Jedyne ograniczenie darmowej wersji jest takie, że nie można wystawiać itemów na aukcjach, bo trzeba kupić takie dziadostwo. To kosztuje 400, czyli około 400 zł. No i to jest jedyne ograniczenie. Oprócz tego możemy na buyoutach wystawiać, czyli to tak jakby niezidentyfikowane itemy i one są dużo tańsze. Ale możemy normalnie na aukcjach kupować. Także to jest jedyne tak naprawdę ograniczenie. Tak to mamy dostęp do wszystkiego, do każdego trybu gry. No dosłownie do wszystkiego, nie? Questiki i tak dalej, wszystkie klasy, wszystko jest za darmo. W shopie oczywiście jeszcze możemy sobie jakieś skinka kupić, jeżeli będziemy chcieli wesprzeć twórców. No i tyle tak naprawdę. No, myślę, że jest to dużo lepszy system free to play od Dark and Darker. Ale dobra. Teraz tak, twórcy dodali ten skilli. W sensie, wcześniej było tak, że każda postać miała po prostu dwa skille i tyle. Teraz każda postać ma trochę więcej skilli. I tutaj możemy sobie wybrać Quick Blades, to jest nowy skill, wcześniej go nie było, także przetestujemy sobie. I tutaj mam albo niwitkę, tak jak była wcześniej, na 15 sekund, ale muszę ją channelować 3 sekundy. Albo instant niewitka, ale na 6 sekund tylko. Jak już przetestujemy sobie te dwa nowe skille na Rogalu. No i tyle, na początku sobie myślę, że pojedziemy tą mapkę. No, później jak jakiś item zgarnę, to tą. Tu jest też, jakby ktoś chciał, tak zwany scav mode. Czyli, no tak w Tarkowie, nie? Dostajemy ekwipunek i po prostu za friko sobie wchodzimy i wynosimy. Dobra, odpalamy gierkę. Zobaczymy, jak to będzie. Już po release'ie w końcu. O kurde, od razu mnie do gierki wrzuciło, nawet bez lobby. Ciekawe. Dobra, tu jakiś goldzik. O kurde, jelonek. Jelonka nie biłem. Aha. No. Padnie ten jelonek. Czy to jest jakiś boss, czy o co chodzi? Nie, ja po prostu chyba demelczy nie mam. Dobra, no bo z itemów to nie jest tak hop-siup. Dobra, tutaj mamy coś, tu sobie otworzymy, ale gierka fajnie chodzi, mam ponad 120 FPS-ów mam. Także jeżeli chodzi o to działanie gierki, to jest naprawdę git. Aha. Dobra. Nie spodziewałem się tego, że mi kurde tak skoczy na mnie. Okej. Okay. Tu jest skrzyneczka. Zobaczymy, co to będzie ciekawego. Zbrojka, rękawiczki. Co mi od razu wymienimy. Cyk, cyk, zbrojka co daje? Stamina. Dobra. Kurde, tu jest wilkołak, a ten wilkołak chyba trudny był. Tego, co kojarzę. O, pierścionek na deksa i naszyjnik pod staminę. Dobra. Dobra, może sobie tego skilla przetestujemy, jak on działa. Cool. Okej. Ale wydaje mi się, że to chyba dużo damage'u nie bije. Tak mi się kurde wydaje. Dobra, są spodenki. A i wziąłem te spodenki stare. Temu, o, pod deksa, idealnie. Cyk, to wywalamy. Aha, i to też wywalamy. No i tu są znowu te dwa duszki. One dużo biją. Z tego, co kojarzę. Nie no, ten skill giga mało bije. Chyba trzeba będzie wrócić na tamtego skilla. Jednak. Jezu, ale te duszki są tanki.
O, tu jakiś ziomek chyba poległ na mopkach. Bo widzę, że nie zlutowany nawet. Także ja sobie wezmę. O, tego nie mam. Cyk. No, i fajnie. To ja może sobie tutaj polutuję. Na czym on się mógłby walić? Nice. Ale to ma hitboxy. Aha, na tym goblinie się wywalił chłop, prawdopodobnie. Backstabik. Coś zielonego. A, to dziadostwo. O, coś zielonego. Naszyjnik. Ale shitowy. Ale wezmę. Ogólnie to przydałoby się znaleźć wyjście, bo mam 3 minuty, 4 minuty. A kurde, wyjście nigdzie nie widzę. Także no, niedobrze. Może wrócę się po prostu. To my tutaj odhaczył. O, jest wyjście. Nawet dwa. A też sobie zlutuję tutaj coś. No i dobra, wychodzimy. Pierwsza gierka, wyjście. Łatwiutko. No nikogo też nie spotkałem, żadnego gracza, nie? Także wracamy do lobby. Pyk, drugi level. 1 HP, 1 dexa. Questy zrobiłem. O, pyk, questik. Tyle. Tu mamy te esencje do kupienia. Jak się kupowało więcej? Shiftem, okej. Ale tutaj teraz nie mogę, kurde, więcej dać. Dobra. Dodajemy to, mam 6K. No 1200, tak? Bez szału. A teraz sobie schowamy i to są zapasowe itemki. Dodatkowo... Wiecie, tu mam siłę. To wymienimy. Faith. Stamina. Max Life. O, to na dexa schowamy. No i chyba tyle. Potek tyle nie potrzebuje. Potki na manę na sel. Ej, to może te selne. O. 900. A to? 850. Dobra, dawaj. Selamy. 900-850. A ta reszta to idzie chyba na przemiał. Tutaj, o. Cyk. No, White Iron. No później sobie będę craftował z tego, nie? Daggerka na przykład. Tylko muszę jeszcze uzbierać troszkę. O, już się sprzedały. Szybciutko. No i fajnie. Dobra, na razie nic zakupuję. Do deski. Jak się wywalę, to ewentualnie wtedy coś zacznę kupować. A, i muszę wywalić tego skilla. On mi się nie podoba. To jest lepsze. No to co, let's go, lecimy na ksika. Dobra, gdzie mam respa? Na górze mapy, okej, okay. Coś polutujemy. Ogólnie wydaje mi się, że gra jest dużo dynamiczniejsza niż Dark and Darker. Aj, pod inta. No i też te postacie tak jakby szybciej biegają, nie? Tak bazowo. Oni to zwiększyli przed Early Accessem. Właśnie movement postaci. O, zombiak. Zombiak miał coś zielonego. Aha, okej. Okay. Pieniążki zielone. No i git. O, coś zielonego. Buciki. Ale pod inta. To one chyba na przemiał pójdą. No znowu coś zielonego. Poka. Pod siłę. Kurde, ja bym pod dexa chciał, bo z siły co mam? Stealth Break Venom. No niby też spoko. Ale 4 dexa mi brakuje. Drzewie coś niebieskiego rzucił. A, pieniążek niebieski. Myślałem, że jakiś itemek. Kurde, spróbowałbym tego wilkołaka zrobić. O Jezu, ale on kombosy wali. Wydaje mi się, że on ciężki będzie. No zobaczymy.
O kurde. Dobra. Potka. Nie no, chyba rib jestem. Dobra, mało go goni. Kurczę, został. No nie! Fuck. Dobra, walimy go zaraz. No ile on? Zginie ten chłop. No nie zginął. Ile? Ja pierdolę, tyle HP mu zostało. Niemożliwe to jest, nie? Tragedia. Aj. Nie wiem. Mogłem po prostu uciekać od niego chyba. No ale co? Tyle. Trzeci level. A drugi level. Nie, trzeci, dobrze.